To teraz przechodzę już na angielski i mamy panią Tatianę Palermo, która jest założycielką i prezesem Palermo Strategic Consulting. Tatiano, czy słyszysz mnie? Tak. Witam wszystkich. Cieszę się ogromnie, że tu jestem. Alicia Hernandez, radca do spraw rolnych, Polska, Bułgaria, Rumunia, Estonia, Łotwa i Litwa z ambasady Stanów Zjednoczonych w Paryżu. Nie słyszymy ciebie niestety. Nie słyszymy cię niestety. No sprawdzimy za chwilę, co się dzieje. I Francis Dorsmain, radca handlowy w ambasadzie Kanady w Polsce. Dziękuję bardzo, że jesteś z nami dzisiaj. Dziękuję za zaproszenie mnie. Rozpocznijmy od trudnego pytania, jak sądzę. Pierwsze pytanie do ciebie, Francis. Trudne pytanie. Czy kraje nieunijne będą postępowały zgodnie z programem Zielonego Ładu? Myślę, że to pytanie dotyczy zgadzania się z tymi założeniami, ale również zgadzania się z naszymi założeniami. Unia Europejska nie działa w próżni, więc one bardzo, nasze strategie są w wielu stopniach spójne z Europejskim Zielonym Ładem, więc tam są kwestie związane ze zmianą klimatu. Tak samo musimy z nimi się zmagać już od wielu lat, szczególnie teraz, szczególnie jeżeli mówimy o spotkaniu klimatycznym w Glasgow, COP26. Myślę, że musimy wdrożyć różne dosyć agresywne podejścia do zmiany polityki klimatycznej, do obniżenia emisji, do tej zeroemisyjności w 2050 roku. I jeżeli mówimy o najważniejszych kwestiach finansowych, jeżeli chodzi o rozwiązania dla rolnictwa i rozwiązania klimatyczne, bardzo nasze cele są bardzo spójne z celami europejskimi. Myślę, że widzimy, że ten Europejski Zielony Ład jest szansą, a nie barierą raczej dla nas. Chcę zadać to samo pytanie pani Alicji Hernandez. Jest to bardzo ważne pytanie, czy kraje pozaunijne będą działały zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Zgadzam się do pewnego stopnia oczywiście. W Stanach Zjednoczonych również mamy swoje strategie, jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój rolnictwa i również z naszymi partnerami widzimy zmianę klimatyczną jako globalny problem, więc potrzebujemy globalnych rozwiązań. Musimy włączyć w to naszych rolników już od samego początku, po to, aby nasza produkcja była bardziej zrównoważona. Wiemy, mamy takie huby klimatyczne, które skupiają się na różnych regionach. Producenci mogą nam pomóc i zapewnić nam dane, jak sprawić, żeby nasza gospodarka była bardziej zrównoważona. Wiemy również, że ludzie, którzy mieszkają w różnych częściach kraju, mogą nam dostarczyć też dane na to, jak sprawić, aby nasza produkcja była bardziej zrównoważona. Rząd tutaj będzie wspierał i inwestował w technologię po to, aby zmniejszyć nasz ślad węglowy w rolnictwie w Stanach Zjednoczonych. Muszę również dodać, że to był głos z Brazylii. Pytałem o... I teraz Alicja... Tatiana Palermo, I'm sorry. Teraz pytanie do pani. Brazylia razem z innymi krajami rzeczywiście musi sprostać wyzwaniom klimatycznym. Relacje związane z Europejskim Zielonym Ładem będą miały wpływ na wymianę handlową Unii Europejskiej z Brazylią. Jeżeli mówimy o zmniejszeniu emisji, jak również regulacje dotyczące importu wołowiny i innych produktów,
które muszą być certyfikowane. Chodzi o to, aby te produkty pochodziły z tych obszarów, które nie wykorzystują w rabunkowy sposób zasobów glebowych. Będą potrzebne również różnego rodzaju certyfikaty dla produktów rolniczych. Musimy również ustanowić efektywny system certyfikacyjny. Skupiamy się na zmniejszeniu przepływów w przyszłych latach, może w krótkim okresie czasu. Unia Europejska była głównym partnerem Brazylii. Brazylijska wymiana handlowa przesuwa się w kierunku Chin i Azji, ponieważ China dołączyła do Światowej Organizacji Handlowej. 40% wszystkich produktów rolniczych wędruje do Chin, a tylko 15% do Unii Europejskiej. Dla niektórych produktów te wartości są dużo wyższe. 70% fasoli i wołowiny wędruje do Chin, jak powiedzieli poprzedni paneliści. Najważniejsze kwestie oprócz tych nowych regulacji to wysokie taryfy i brak barier fitosanitarnych. Unia Europejska, Argentyna, Urugwaj i Paragwaj negocjowały umowę o wolnej wymianie handlowej. Te kraje negocjowały to w 2019 roku, ale cały czas ta umowa musiała być podpisana i ratyfikowana w parlamencie. Te umowy handlowe mają bardzo dobry rozdział na temat kwestii środowiskowych, więc na pewno pomoże to rozwinąć wymianę handlową, podnieść standardy środowiskowe, które są absolutnie kluczowe dla Brazylii i dla Unii Europejskiej, ale bez tych umów międzynarodowych ta wymiana handlowa będzie mniejsza z roku na rok, więc to jest to największe wyzwanie przed nami. Bardzo dziękuję za pani perspektywę. Teraz przejdźmy teraz na język polski. Mamy również gości z Polski. Z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Polska-Ukraina. Bardzo blisko współpracujemy z Ukrainą, która jest poza Unią Europejską, ale aspiruje. Chce, wiadomo, jaka jest sytuacja międzynarodowa. Jest też Ukraina areną konfliktu międzynarodowego. No jak tutaj się sytuacja przedstawia właśnie w takich okolicznościach? Ukraina jest w bardzo szczególnym momencie. Ukraina już nie chce iść na zachód i potwierdza, nie chce iść na wschód. Się przestraszyłem, to było że coś przejęzyczenie. Się stało w ciągu ostatnich 24 godzin. Nie, nic się nie stało. Nie chce iść na wschód, chciałaby iść na zachód. I z tym zachodem są pewne kłopoty. Te kłopoty wynikające, jakby powiedzieć, z tempa dostosowań, choć oni pracują nad tymi dostosowaniami i jakby powiedzieć z ilości obietnic czy zobowiązań idących ze strony Zachodu. Bez wątpienia Ukraina jest krajem o dużych możliwościach, o bardzo ambitnym społeczeństwie i Ukraina zorientowana jest generalnie politycznie w sensie obronnym na zachód. W sensie gospodarczym rozgląda się wokół siebie. Pamiętajmy, że konkurentami dla Unii Europejskiej jest bliska Turcja, jest Arabia Saudyjska, jeśli mówimy o przemyśle rolno-spożywczym, jest Katar, więc tutaj nie mamy monopolu, ale Ukraińcy się starają. Ale czy w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej rozmawiacie razem z Ukraińcami o Green Deal? Jak sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o Green Deal? Co się mówi? Zwraca uwagę? Generalnie rozmawiamy i używamy takiego troszeczkę smutno-wesołego porównania. Zielony porządek na pewno, czy Zielony Ład nie zaszkodzi naszym relacjom gospodarczym, bo jakby powiedzieć, w tym roku, w ciągu 9 miesięcy tego roku osiągnęliśmy poziom wymiany gospodarczej z ubiegłego roku. To znaczy, że te relacje gospodarcze, wymiana handlowa między Polską a Ukrainą rozwija się bardzo dynamicznie. Pierwsze półrocze
rok do roku to było 40%, ponad 40% wzrostu. To idzie dobrze, czyli zielony porządek, zielony ład nie zaszkodzi naszym, nie zaszkodzi, nie zaszkodzi nam, naszym relacjom historycznie zaszkodziły zielone ludziki. W 2014 roku doszło do wielkiego załamania relacji handlowych Ukrainy z Unią Europejską i także z Polską. Myśmy to odrabiali przez 4 lata do 2018 roku, żeby osiągnąć podobny poziom obrotów. I trzeba powiedzieć, że w tym Unia Europejska chcąc nie chcąc pomogła, bo od 2014 roku jest umowa stowarzyszeniowa, są umowy handlowe, które wspomagają nasze relacje handlowe. Ale to bardzo ładne porównanie. Pierwszy raz to słyszałem, że zielony ład nie zaszkodzi, ale zaszkodziły zielone ludziki. Zaszkodziły. No, dla tych z Państwa, którzy być może nie pamiętają, ale to chyba Putin powiedział, Władimir Putin powiedział o tym, że te zielone mundury w sklepach sobie kupili. No tak, widać ostatnio, że nie tylko w Rosji te mundury można dostać. Dobrze, now let me switch into English again and let's back to our guest from abroad. Because the question is... Języka angielskiego przejdźmy do kolejnych. Jak patrzymy na zrównoważony rozwój, jakie jest podejście firm spoza Unii Europejskiej? Myślę, że patrzą przychylnie na te rozwiązania. Tutaj mówimy o dialogu z różnymi firmami. Dla firm najważniejsze są koszty na poszczególnych rynkach i dostosowanie modeli biznesowe. Rozmawiałem tutaj z ambasadorem. Otrzymali oni pewne wytyczne, aby osiągnąć tą neutralność, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla i o zrównoważony rozwój. To są absolutnie kluczowe priorytety w działalności różnych firm, jeżeli mówimy o firmach prywatnych i innych. Ostatnio przeszliśmy wybory w Kanadzie. Pan premier Trudeau stworzył rząd mniejszościowy, ale w tych wyborach widzieliśmy, że to są pierwsze wybory, gdzie wszystkie duże partie miały rzeczywiście w swoich programach to kwestie klimatyczne jako priorytetowe kwestie. Obywatele w Kanadzie pracują dla firm i rzeczywiście skupiają się na tych działaniach klimatycznych, na zmniejszeniu śladu węglowego w rolnictwie i w przemyśle. Dla nas w Kanadzie widzimy, że jest to po prostu naturalna ścieżka, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Unii Europejskiej, jeżeli mówimy o zrównoważonym rozwoju. Dla nas takie mechanizmy w umowach handlowych z Kanadą i z Unią Europejską. Cały czas o tym rozmawiamy i zrównoważony rozwój jest częścią CETA. Musimy zapewnić, abyśmy wspólnie, zgodnie działali w związku z tymi wytycznymi i dostosowali swoje modele biznesowe właśnie do tych wytycznych. Polska jest dla nas bardzo atrakcyjnym rynkiem. To, co widzieliśmy wcześniej, jeżeli chodzi o, widzieliśmy wzrost tej wymiany handlowej o 30%. Oczywiście przy tym 2020 mieliśmy tutaj pewne spowolnienie ze względu na pandemię COVID, ale rzeczywiście widać, że ten eksport do Kanady rośnie, więc to zrównoważenie, ten zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem dla kanadyjskich przedsiębiorstw. One są cały czas zainteresowane nie tylko samą wartością, jeżeli chodzi o zyski, ale również tym zrównoważonym podejściem. Dla mnie oczywiście zawsze jest to szansa na przyszłość. Z drugiej strony zastanawiam się również, czy te aspekty dotyczące zrównoważonego rozwoju dodają pewnej przewagi konkurencyjnej firmom. Nie patrzyłbym jako pytanie makro, raczej jako pytanie mikro. Patrzymy również na to jako
bycie bardziej zrównoważonym w biznesie jest oczywiście przewagą konkurencyjną. Widać to, ludzie szukają organicznych produktów, produktów pochodzących z systemu produkcji Fairtrade, więc jeżeli patrzymy na ślad węglowy, to jest to rzeczywiście ważny element dla Chin. Kryzys jest oznaczony dwoma znakami. Jedno to jest strata, a drugie to jest szansa. Więc widzimy, że zrównoważony rozwój i zmniejszenie śladu węglowego to jest szansa dla wielu firm pochodzących z różnych rynków. Myślę, że to jest pytanie, które powinniśmy zadać naszym konsumentom, nie firmom. Przejdźmy do pani Alicji. Jakie kroki twoje kraje podejmują, jeżeli chodzi o sektor żywnościowy i sektor rolniczy? Chcemy oczywiście skupić się na źródłach, które mamy i aby ta nasza produkcja była bardziej zrównoważona. Pracujemy z rolnikami, aby oni mogli zrozumieć, jakie są szanse przed nami, jeżeli chodzi o te mechanizmy, które im zapewniamy, jak również żeby skupili się na tym, żeby produkcja była bardziej zrównoważona. Chcemy również skupić się na wyzwaniach związanych z kwestiami klimatycznymi i więcej inwestycji w badania i rozwój. Chcemy, aby nasze podejście było bardziej zrównoważone po to, aby sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi. Po to, abyśmy również lepiej zrozumieli, co to znaczy zrównoważony rozwój. Kolejny element to data. Musimy wiedzieć, co działa, a co nie, aby zdecydować się na konkretną ścieżkę działania. Producenci będą na pewno zachęceni, jeżeli zobaczą wyniki swoich działań, ale na pewno musimy skupić się na wskaźnikach ekonomicznych. Musimy zrozumieć korzyści z takiego właśnie podejścia i również jeżeli chodzi o produkcję i co to im daje dla nas rzeczywiście. Zaczynamy od najniższego poziomu, włączamy w te działania naszych rolników i również słuchamy ich podejścia, jak można zmienić to podejście do naszej produkcji. Data, dane, technologie, rewolucja przemysłowa. Mówimy o wsparciu dla firm, a co jeżeli chodzi o ludzi, o wiedzę, o walka o zmianę nastawienia, o zmianę myślenia. Rzeczywiście jest to ogromnie ważny element. Jeżeli ludzie nie będą kupować tych produktów lepszych, to będziemy produkować tak, jak produkowaliśmy wcześniej. Więc rzeczywiście konsumenci muszą mieć tą chęć zapłacenia więcej za produkty lepszej jakości. Ale również to oznacza, aby konsumenci ufali tym informacjom, które otrzymują na etykiecie, na produktach. Więc mamy różnego rodzaju inicjatywy dotyczące właśnie etykietowania. To jest również zadanie rządu, ale również producentów i sektora przetwórstwa, aby informować rzetelnie konsumentów, co jest standardem, czemu możemy ufać, bo widzieliśmy już, konsumenci mówią, że widzimy różnego rodzaju inicjatywy i czasami one są trudne do zrozumienia dla konsumentów, a oczywiście jak pracujemy nad tym codziennie, to wiemy, jakie są różnice pomiędzy różnymi podejściami. Oczywiście oprócz walki ze zmianami klimatycznymi musi również być w to włączona edukacja, abyśmy mogli zmniejszyć tutaj ten nasz ślad węglowy w produkcji. Tatiano, co myślisz na ten temat, jak te relacje wpłyną na relacje handlowe? Myślę, że na pewno ta wymiana handlowa będzie w jakiś sposób związana z tym, co jest zapisane w Europejskim Zielonym Ładzie, ale skupiamy się również na tych kwestiach klimatycznych. Nasz prezydent ogłosił ambitne zobowiązania. Będziemy o tym mówić również o
wylesianiu, o emisji, osiągnięciu zeroemisyjności w 2050 roku, czyli tak samo jak w Unii Europejskiej. Jeszcze zostały ogłoszone dodatkowe środki, jeżeli chodzi o wdrożenie zobowiązań klimatycznych. Brazylia posiada bardzo rygorystyczną ustawodawstwo, jeżeli chodzi o środowisko. 66% wszystkich państw jeżeli mówimy o całą, musimy chronić te nasze zasoby, gleby, zasoby rolne. W tym samym czasie, po to, aby sprostać tym celom, jeżeli chodzi o wylesienie, musimy również chronić nasze naturalne zasoby ziemi, naturalne zasoby leśne. W to będzie również włączony sektor prywatny i publiczny. Włączone do tego również zostały różne mechanizmy rynkowe. Dlatego rzeczywiście na pewno zostanie to wszystko ogłoszone w Glasgow, jak w związku z tym, że Brazylia jest jednym z największych producentów żywności i drugi największy producent po Stanach Zjednoczonych, więc jest również liderem, jeżeli chodzi o technologię w tym zakresie, więc Brazylia będzie odgrywała dużą rolę, jeżeli chodzi o walkę ze zmianami klimatycznymi. Teraz przejdę znowu na język polski. Pan Dariusz Szymczycha, ostatnie pytanie, ponieważ już kończymy. Nasz panel z jakąś kropką nad i też, ale wciąż polsko-ukraińskie też stosunki. Co jest największym wyzwaniem teraz? Największym wyzwaniem, jakby powiedzieć, dobrze współpracować z tymi Ukraińcami, którzy są w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, że w Polsce pracuje około 1 000 000 Ukraińców. Oni wykonują różną pracę, ale też proszę pamiętać, że w Polsce jest obecnie ponad 20 tysięcy przedsiębiorstw, spółek, w których udziałowcami są osoby fizyczne lub prawne ukraińskie. Przybyło ich w ciągu roku około 5 tysięcy. Taka jest dynamika wzrostu. Część z nich zajmuje się handlem. Polska jest dla części z nich przystankiem do innych krajów Unii Europejskiej. Przystankiem do innych krajów Unii Europejskiej. I powinniśmy pomagać tym przedsiębiorcom, ponieważ jest to najbardziej aktywna część społeczeństwa ukraińskiego, która pracuje i myśli już w kategoriach europejskich. I to jest nasza wielka szansa. Ich pracowitość, ich inicjatywność tutaj w Polsce. Nie możemy ich postrzegać w kategoriach fałszywej konkurencji. Podam taki brzydki przykład. Przed 3 lat, kiedy w ramach polskiej pomocy jedna z fundacji próbowała uczyć rolników w obwodzie winnickim, jak uprawiać malinę. Polskie sezonki są dużo lepsze od sadzonek ukraińskich. Projekt został bardzo szybko przerwany z powodu protestu polskich producentów malin skierowanego do polskiego rządu. Tak polska pomoc nie powinna wyglądać i tak nie powinna wyglądać współpraca. Trzeba przełamywać te bariery, bo nasze naturalne sąsiedztwo stwarza wiele dobrych okazji do współpracy. To jest poduszka bezpieczeństwa dla nas. Tak, ale tym bardziej, że sobie nie poradzimy za kilka lat na rynku pracy bez... Już sobie nie radzimy, już sobie nie radzimy. Ale nie chodzi tylko o rynek pracy, chodzi o wytworzenie normalnych, partnerskich relacji gospodarczych. One są rosnące. Obecność Unii Europejskiej jako regulatora jest bardzo wygodna także dla władz Rzeczpospolitej. Łatwiej się negocjuje z twardymi negocjatorami ukraińskimi. Wszystkim będę przypominał wysokiego przedstawiciela Ukrainy do spraw handlu, pana Kaczkę. Jest to twardy zawodnik z polskiej szkoły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dariusz Szymczycha. And thank you all of you from abroad. Tatiana Palermo, Alicia Hernandez. I chcę wszystkim podziękować za granicę. Tatiana Palermo, Alicia Hernandez, Francis Dorsmain.